przyjechaliście i że możemy się po raz kolejny spotkać przy okazji tematów okołolinuxowych, nie tylko. Powinienem się przedstawić, wiem. Dariusz Grzesista, prezes Polskich Grupy Użytkowników Linuxa. Jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, może od tego zacznę. Mamy w tym roku duży hotel, można się gonić. Mam nadzieję, że wszyscy trafili bez problemu po strzałkach. Jeśli chodzi o gadżety, gadżety są przy schodach. Przy schodach można sobie pobierać. Obiad piątkowy i obiad niedzielny to są obiady dodatkowe. Po raz pierwszy obiad piątkowy wprowadziliśmy w tym roku. Osoby, które go wykupiły, idą na obiad z identyfikatorami. Tak samo jest z obiadem niedzielnym, więc jeśli ktoś ma zamówiony obiad niedzielny, bardzo proszę z identyfikatorem się pojawić na sali, bo te identyfikatory są sprawdzane. To jest ważna rzecz. I teraz jeśli chodzi o multimedia, mam nadzieję, że uda nam się, tak samo jak w roku ubiegłym, po kilku miesiącach udostępnić filmy z jesieni. Bardzo bym sobie tego życzył. My na drugi dzień udostępniamy. No dobrze, ale jest po prostu udostępny na drugi dzień, a ja trochę więcej montuję, więc trochę to więcej trwa. I to myślę tyle na początek z takich informacji bardzo interesujących. W tym roku po raz pierwszy udało nam się zdobyć patronat honorowy. Patronem honorowym jest pan wiceminister spraw wewnętrznych Rafał Magryś. Osoba poniekąd znana ze wcześniejszych edycji Jesieni Linuxowej, ale nie w tym rzecz. Bardzo się cieszymy, że mamy ten patronat. Bardzo sobie cenimy. Szkoda, pan minister będzie tylko dziś. No niestety obowiązki służbowe wzywają go. Jutro jest kolejne jakieś spotkanie, także no niestety nie będzie mógł z nami być na całej jesieni, ale myślę, że dzisiaj przez godzin parę na pewno, jeżeli będą jakieś pytania, pan minister się specjalizuje z tego, co pamiętam, w OpenID w ministerstwie i z sprawy związane z PESEL-em. Ale to już może, ja już nie będę o tym mówił. Zapraszam pana Rafała Grysia na środek, który dokonał całego otwarcia jesieni. Dziękuję. Dziękuję za ten zaszczyt, że mogę tutaj z wami być. Z dużym zadowoleniem przyjąłem taką propozycję, żeby tym patronatem tą ważną inicjatywę w świecie linuxowym objąć. Chciałem powiedzieć wam, że tak naprawdę wyrosłem na open source. Spotkaliśmy się tutaj pierwszy raz z tymi ludźmi, którzy są, z tymi, których tu poznałem, swoimi przyjaciółmi, znajomymi od dawien dawna w 2007 roku, gdy mówiłem o Narodowym Archiwum Cyfrowym, o planach, jakie chcemy przeprowadzić, że chcemy być pierwszą taką jednostką w administracji publicznej, która będzie w dużym zakresie wykorzystywała open source, zarówno do tworzenia oprogramowań, jako pierwsza instytucja udostępniliśmy właśnie na wolnych licencjach jeden z naszych programów do przetwarzania grafiki. W 2008 roku byłem tu znowu i pokazywałem wam wszystkim to, że da się zaaplikować ideę otwartości, neutralności technologicznej do administracji publicznej. Teraz mam taki zaszczyt, że zajmuję się sprawami związanymi z rejestrami państwowymi, czyli to, co zostało już tutaj wcześniej powiedziane, między innymi z rejestrem PESEL, z wydawaniem paszportów, dowodów osobistych, też z projektami informatycznymi, które mają informatyzować administrację państwową chyba w największym zakresie i mają przynieść chyba największy wydźwięk, tak, bo jeden z programów, który prowadzimy, program PLID, który teraz obecnie restrukturyzujemy, wprowadzamy pewne modernizacje, żeby on się nareszcie po wielu latach udał, jest takim programem, który obejmie swoim zasięgiem 2479 gmin, ponad 16 tysięcy użytkowników. Chcemy wprowadzić nowe rozwiązania, które im pracę ułatwią. Można by się dziwić, dlaczego o tym mówi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. No, generalnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych raczej się kojarzy
ze służbami, z policją, ze Strażą Graniczną, Strażą Pożarną, mniej kojarzy się ze sprawami ludzkimi. I właśnie chciałem powiedzieć, że ja reprezentuję ten fragment Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który się sprawami ludzkimi zajmuje. Tak jak powiedziałem, sprawami związanymi z naszym codziennym życiem, nie takim życiem zagrożeniem, gdzie potrzebna jest właśnie policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, tylko takim życiem, które styka nas z jakimiś rzeczami związanymi z narodzinami, zawarciem związków małżeńskich, czy no, ze smutną rzeczą, jaką jest też śmierć. Chciałem tutaj na tej jesieni linuksowej zaapelować do Was wszystkich, żebyśmy właśnie tutaj wspólnie włączali się w rozwój e-administracji pod szyldem, czy to będzie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, czy pod szyldem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ja oczywiście zapraszam tutaj do współpracy ze sobą, żeby ideę otwartości, ideę, jakie przyświeca jesień linuksowa, aplikować do życia codziennego państwa, do tych wszystkich rozwiązań, które są wykorzystywane. Nie chcę długo tutaj o różnych rzeczach opowiadać, nie chcę, żeby ta wymowa miała jakiś wydźwięk, powiedzmy, polityczny. Ja jestem tutaj z Wami, jestem wielu z Was przyjacielem, znajomym i chciałbym podjąć dyskusję, czy taką, otworzyć się na taką szeroką współpracę. I tak jak już to było powiedziane, no, otwieramy tą jesień linuksową, więc ja ze swojej strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, patrona honorowego tej imprezy, też chciałbym tą imprezę otworzyć. Ojcze dyrektorze, bardzo dziękuję za głos. Nie czuję się absolutnie ojcem dyrektorem. Teraz z pierwszą prelekcją, taką już slajdową, wystąpi znana Wam ze wcześniejszej edycji Sylwia Ptaszek-Pytyn z Microsoftu. Jeszcze troszeczkę czasu Sylwia prosi, także myślę, że sobie zrobimy chwileczkę przerwy jeszcze. Właśnie jeszcze raz, nazywam się Sylwia Ptaszek-Pytyn, jestem pracownikiem Microsoftu od paru lat. Razem ze mną jest Kasia Pawlonka. Co ja chcę Wam dzisiaj pokazać? Najpierw może to wprowadzenie. Wprowadzenie jest następujące. Chcę Wam pokazać coś, co mi niestety nie działa ani na jednym, ani na drugim komputerze, a jest to wynik, niestety, no jakiegoś połączenia pomiędzy tymi naszymi projektorami, pomiędzy komputerami. Chcę Wam pokazać Windowsa Server 2012 z wirtualizacją. Samą wirtualizację. Nie chcę Was przekonywać do Windowsa, nie chcę Wam mówić, że jest lepsze od Linuxa, ponieważ jesteście mądrzymi ludźmi, dobrze wiecie, co jest lepsze i co jest bardziej użyteczne. Natomiast to, co Microsoft zrobił na przestrzeni ostatnich paru miesięcy, to jest bardzo mocna i bliska współpraca z Linuxem. Do tego stopnia, że potraktował maszyny wirtualne w 2012 R2, czyli takim całkiem nowym produkcie, który od paru miesięcy dopiero jest na rynku, nawet jeszcze nie w takiej wersji komercyjnej, potraktował maszyny wirtualne linuxowe dokładnie tak samo jak maszyny wirtualne Microsoftowe. Na dodatek jeszcze wiecie o tym, że jest bliska współpraca pomiędzy Novelem i pomiędzy Microsoftem, polegająca na tym, że za pomocą programu SUSTUDIO możemy sobie wygenerować maszynę wirtualną, którą na przykład jest SUS Enterprise, w dokładnie takim standardzie, jaki jest potrzebny do tego, żeby widział go wirtualizator na Microsoftie, czyli wirtualizator w wersji trzeciej. Dla tych osób, które były, a myślę, że takie osoby są, na jesieni linuksowej 3 lata temu, będzie to pewnego rodzaju nie powtórka, ale coś, co już pokazywaliśmy. Z tym, że pokazywaliśmy Wam Windowsa w wersji 2008, no i ten wirtualizator, ustalmy, nie był idealny. Jego brak idealności polegał na tym, że trzeba było na przykład mieć ustawione klastry do tego, żeby w ogóle można było zrobić jakąkolwiek replikację albo live migration. Jak nam się uda zainstalować albo pokazać jakikolwiek slajd na prezentacji, to będę również chciała pokazać, jakie jest mniej więcej porównanie tego darmowego wirtualizatora, ponieważ nikt nie wymaga, żebyście zainstalowali Windowsa w wersji Server. Można zainstalować, mam na myśli system operacyjny, można zainstalować Windows Server Hyper-V, zupełnie darmowy ze strony internetowej.
Jedyna różnica pomiędzy tym Windows serwerem w wersji Hyper-V a tym, co ja Wam pokażę, polega na tym, że nie ma on GUID-u, ale dla Was, jak rozumiem, to chyba nawet lepiej. Normalnie posługujemy się PowerShell i Command Line'em. Do tego, żeby w ogóle go zainstalować na zupełnie czystym sprzęcie, na którym mamy już normalnie postawiony wirtualizator. Zupełnie za darmo. Żadna licencja. Jakie będą maszyny wirtualne, które sobie dodamy do tego wirtualizatora, który jest jakby jedyny warunek, standard pliku VHD albo standard pliku XVHD. XVHD, ponieważ to jest ten nowy, który został wprowadzony właśnie w wersji 2012 sierpnia. Czyli jeszcze raz, ta różnica pomiędzy wersją, o której mówię, tą, która pojawiła się jakieś 2 lata temu na rynku, a pomiędzy tą najnowszą, będzie polegała na tym, że między innymi nie będziecie musieli kompletnie niczego robić dodatkowego, czyli nie będziecie musieli instalować żadnych option packów do tego, żeby w ogóle maszyny wirtualne na Linuxie były widoczne z punktu widzenia wirtualizatora. Powiedziałam Wam o tym, że Microsoft bardzo starał się, żeby maszyny wirtualne Linuxowe, wirtualizatorze wersji trzeciej, były dokładnie tak samo identyfikowane jak maszyny, które są na Microsoftie. Co jest tego najlepszym dowodem? Możliwość wykonywania live migration maszyny wirtualnej. Mamy uruchomioną maszynę wirtualną na Linuxie. W trakcie jej pracy wykonujemy backup do pliku. Mówimy tutaj oczywiście o tych standardowych backupach, czyli o backupie systemowym. Oczywiście jeżeli chcemy, bo mamy zupełnie inny backup, za pomocą którego wykonujemy archiwizację maszyn wirtualnych, również możemy go jak najbardziej wykonać. Natomiast dlaczego jest to istotne? Dlatego, że wcześniej musieliśmy wykorzystywać albo backup zewnętrzny, albo trzeba było maszynę wirtualną pracującą na Linuxie pod wirtualizatorem zdownować i dopiero wtedy, kiedy była w trybie offline'owym, można było wykonać jej archiwizację. Druga ważna funkcja, mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj Wam to pokażę, o ile w ogóle jakakolwiek prezentacja się uruchomi. Druga ważna funkcja, która mówi o współpracy pomiędzy Linuxem a pomiędzy Microsoftem, polega na tym, że mamy możliwość tworzenia albo przydzielania dynamicznej pamięci do maszyn wirtualnych. Dokładnie tak samo jak w przypadku maszyn Windowsowych. W trakcie tworzenia maszyny wirtualnej możemy sobie ustalić, jaką wielkość ta maszyna wirtualna będzie miała. I to zarówno wielkość minimalną, jak i wielkość maksymalną. Po co jest to wykorzystywane? Mogę się odnieść bardziej tutaj do maszyn Microsoftowych, a nie Linuxowych. Maszyny Microsoftowe na początku, szczególnie wtedy, kiedy wykonują opcję Start, potrzebują dużą ilość pamięci operacyjnej, której nie wykorzystują później w trakcie pracy systemu. Do tej pory było tak, że trzymało sobie pamięć operacyjną, tę niewykorzystywaną w trakcie pracy, a wykorzystano tylko do uruchomienia, efektem czego mieliśmy spadek wydajności, no i niepotrzebnie wykorzystywano pamięć, którą mógł na przykład wykorzystać inny produkt. W związku z czym teraz pamięć dynamiczna będzie wykorzystywana w taki sposób, że maszyny Linuxowe i Microsoftowe również wykorzystują sobie tyle, ile potrzebują na etapie startu, zwalniają niepotrzebną ilość pamięci w trakcie pracy maszyny wirtualnej, no i dopiero potem również, w zależności od tego, co robimy z maszyną, jakie są na niej wykonywane operacje, ta pamięć jest albo pobierana, albo i nie. Następna rzecz, która również mówi o tej współpracy, to jest cała kwestia dotycząca takiej łatwiejszej pracy na samej maszynie, czyli na przykład wsparcie kart. W momencie, kiedy mieliśmy stare wersje wirtualizatora Microsoftowego, w sytuacji, kiedy podłączyliście się do maszyny wirtualnej Linuxowej, no ten wygląd samej maszyny, w sensie samego podłączenia desktopu, nie był idealny. A teraz jest dokładnie taki sam, jakbyśmy normalnie pracowali w przypadku normalnej, zwykłej maszyny, a nie zwirtualizowanej. Bardzo mocno została poprawiona sama, tak jak powiedziałam, wirtualizacja. Wirtualizacja wersji trzeciej jest kompletnie, zupełnie odrębną już technologią niż ta, która była do tej pory. Na czym ta odrębność technologii polega? Mówimy, tak jak powiedziałam, cały czas o tej wersji komercyjnej, ale dokładnie taka sama funkcjonalność jest tej wersji bezpłatnej. Czyli możemy wykonywać migrację na żywo, live migration. Jest dostępna opcja przenoszenia maszyny wirtualnej z jednego wirtualizatora na drugi w trakcie pracy maszyny wirtualnej. No i teraz mam pewien problem, ponieważ miałam do Was przygotowane demo. Demo działa. Działa Windows Server 2012, ale niestety nie działa projektor. Wersja, na której działa sam wirtualizator i samo demo, to jest wersja najnowsza systemu, ta, która jeszcze nie jest wersją komercyjną, to znaczy jeszcze jej nie można kupić. To jest Windows Server 2012 R2. W
bo tylko ta wersja to posiada, tak? Czyli tak jak powiedziałam, no tak, ale to jest niestety prezentacja. Tutaj szału nie ma, bo prezentacja przed chwileczką również nam działała. Ja może przynajmniej pokażę na samej prezentacji w teorii, jak będzie działało to, co mam nadzieję będę mogła pokazać również w praktyce. No trudno wszystkich Was zaprosić do tych dwóch komputerów, ale chciałam tylko powiedzieć, jak wygląda sama konfiguracja. Ta konfiguracja, którą tutaj mamy, wygląda następująco. To jest zainstalowana Windows Server 2012 Alpha z wirtualizatorem, czyli z funkcją Hyper-V, której nie pobieramy, ponieważ jest ona w systemie wbudowana, w związku z czym tylko ją instalujemy jako dodatek. Na drugim komputerze to są komputery sprzed 3 lat, w związku z czym nie są to na pewno żadne tam demony prędkości. Na drugim komputerze jest zainstalowany również Windows Server 2012 Alpha z wirtualizatorem. Na jednym i drugim komputerze mamy uruchomioną funkcję. No, tutaj funkcji nie musieliśmy omawiać. Na jednym komputerze mamy kontroler domeny, ale dla samej prezentacji nie ma to większego znaczenia. To tylko po to, żeby było wiadomo, w jaki sposób zostało przygotowane środowisko. Komputery połączone są przez skrętkę. To jest sieć wewnętrzna 192. Jedyna konfiguracja do tego potrzebna to jest DNS. Mam dwie maszyny wirtualne przygotowane. No i mam nadzieję, że te maszyny wirtualne zaraz odpalę. Natomiast to, co w ramach tej maszyny wirtualnej jest zainstalowane i to chciałam pokazać, dotyczy m.in. możliwości wykonywania replikacji maszyn wirtualnych, czyli m.in. również migracji na żywo, ale o tym za chwilę. Czyli najpierw powiem sobie o replikacji. Replikacja dotyczy zarówno maszyn Microsoftowych, Linuxowych, jak i całej reszty. Jedyny warunek standard pliku VHD, XVHD. Ta replikacja jest replikacją już w wersji 2012.2 poprawioną, ponieważ będzie ona dotyczyła replikacji z jednego wirtualizatora na drugi, z drugiego wirtualizatora na trzeci. W związku z czym nie ma tutaj, właściwie mamy trzy zreplikowane te same maszyny wirtualne. Replikacja została poprawiona, ponieważ polega ona na tym, że możemy wykonywać replikowane, czy możemy pobierać replikowane maszyny w takich interwałach 5, 10 albo 15 minut. Czyli w najgorszej sytuacji konkretna maszyna wirtualna zreplikowana będzie miała stan sprzed 5 minut. Nie musimy dodatkowej żadnej konfiguracji wprowadzać. Oczywiście zreplikowana maszyna jest w stanie offline. Nie musimy wprowadzać dodatkowej konfiguracji po to, żeby maszynę wirtualną, która była w stanie offline, ponieważ była zreplikowana, podnieść do stanu online. Wystarczy tylko ustawić konkretny punkt kontrolny, w ramach którego maszyna będzie automatycznie przez system uruchamiana. I to się dzieje naprawdę w dosyć prostym interfejsie. Nie znam VMware'a na tyle, żeby móc się odnieść, czy jest to łatwiejszy, czy trudniejszy. Natomiast tak jak powiedziałam, jest to dostępna replikacja w tej wersji, którą mamy, w tej wersji takiej zupełnie totalnie darmowej, w tej wersji parowej. Ten przykład replikacji akurat mówi o tym, że mamy tutaj tylko replikację z sajtu jednego na sajt drugi. Nie ma tutaj jeszcze tego sajtu trzeciego, czyli z tego sajtu pośredniego replikowana maszyna może odbywać się również na ten slajd trzeci. Slajd jest przygotowany jeszcze w oparciu o wersję sprzed 3 tygodni, czyli wersję 2012, w związku z czym stąd ta różnica. Plusy: nie musimy instalować żadnych macierzy, nie musimy instalować żadnych klastrów, nie musimy instalować żadnego środowiska dodatkowego. Normalne, zwykłe laptopy, na którym replikacja działa w jedną i w drugą stronę. Dwa tryby uwierzytelnienia w trakcie replikacji, albo Kerberos, albo za pomocą certyfikatów. Mamy możliwość wyboru. Co jest jeszcze ważne? No i tak jak powiedziałam, ta możliwość ustawienia konkretnego czasu zreplikowanych maszyn. Mam nadzieję, że te replikacje jeszcze dzisiaj będę miała okazję pokazać. Tak, to jest właśnie demo. Rozumiem, że nic się nie udało do tej podłączyć. No dobra. Pokażę w takim razie osobom, które będą miały ochotę na przerwie, ponieważ naprawdę replikacja odbywa się po pierwsze szybko, szczególnie w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z małymi maszynami wirtualnymi. Te maszyny, które miałam przygotowane, to był maszyna DOS-owa jedna. Nie wiem, czy pamiętacie taką grę, która nazywała się Duke. Bardzo ładnie działa pod wirtualizatorem. Bardzo ładnie się replikuje również na tym zwykłym, normalnym, na tej zwykłej, normalnej skrętce. 10-megabajtowa maszyna, która replikowana jest w ciągu de facto 2 minut. Czy nawet jeszcze w krótszym czasie. Wszystko oczywiście, tak jak powiedziałam, zależy od tego, jak generalnie od połączenia sieciowego. Druga warstwa, druga konfiguracja, która została mocno poprawiona w wirtualizatorze, dotyczy migracji bez przestoju. Czyli w sytuacji, kiedy mamy
możliwość przenoszenia maszyny wirtualnej działającej, albo możliwość przenoszenia w znaczeniu opcji MOVE z jednego klastra na drugi, z jednego zreplikowanego, z jednego środowiska Hyper-V na drugi, albo wtedy, kiedy wykonujemy opcję EXPORT. Jedna i druga opcja działa, jest konfigurowana naprawdę bardzo szybko, polega tylko na tym, że zestawiamy środowisko i wpisujemy MOVE bądź EXPORT, po czym określamy, które, to znaczy miejsce docelowe maszyny wirtualnej i określamy również, gdzie mają być przenoszone fizyczne dyski. Dlatego, że możemy wykonywać zarówno opcję eksportu maszyny wirtualnej, wtedy, kiedy ona ma dyski razem z maszyną, ale dyski, czy też jakby pliki związane z maszyną wirtualną, mogą być również udostępnione na przykład na pliku na zasobie USB, ewentualnie na udostępnionym zasobie jakimś tam sieciowym. Jak to się odbywa? De facto maszyna wirtualna i wirtualizator kopiuje pamięć operacyjną z ustawieniami maszyny wirtualnej w pierwszej kolejności, a dopiero potem sobie kopiuje same pliki. W związku z czym myślę, że schemat i jakby zasada pracy podobna jak w przypadku innych wirtualizatorów i tym samym mocno powodująca odciążenie sieci. Oczywiście jeżeli mamy do czynienia z wielkimi maszynami z dużą ilością plików, no to tutaj najlepiej byłoby określić jakiegoś QoS-a po to, żeby można było te maszyny wirtualne w sensie kopiowania albo w sensie przenoszenia oddzielić od całej reszty infrastruktury. Mamy rzecz następną, czyli właśnie samą konfigurację maszyny wirtualnej wtedy, kiedy mamy wspólny magazyn, ale w dalszym ciągu powtarzam, bez konieczności instalowania i konfigurowania klastrów, jak to było konieczne w wersjach wcześniejszych. Czyli również tak samo, albo plik przenosimy całą maszynę z jednego miejsca, z jednego fizycznego wirtualizatora na drugi, albo mamy jeden współdzielony zasób, do którego obie maszyny, oba wirtualizatory muszą mieć oczywiście dostęp. No bo inaczej muszą być, inaczej nie miałyby dostępu do samych plików, do którego dostęp muszą być. No i tutaj właśnie jest ta migracja samej maszyny z ustawieniami, wtedy kiedy jest współdzielony zasób i również demo, które nawet wyobraźcie sobie działa na, tak jak powiedziałam, SUS Enterprise wersji 11 Service Pack 2. Jest o tyle istotne, że w SUS Studio można było pobrać maszynę wirtualną właśnie w formacie plików VHD do wersji 11 z Service Packiem 2. Service Pack 3 obsługi plików VHD jeszcze nie posiada. Trzeba będzie zrobić, trzeba by było zrobić konwerty. No i tym samym trzeba również zainstalować dodatkowe jeszcze Option Packi do tego, żeby to się wszystko ze sobą razem w przypadku wirtualizatora również widziało. Natomiast w tym standardzie mamy to naprawdę działające i strasznie mi przykro, że nie mogę tego Państwu pokazać. W ramach wirtualizatora dosyć mocno również została poprawiona kwestia dotycząca sieci, dlatego że nie mamy już, nie tylko zwirtualizowane są maszyny wirtualne, ale powolutku zaczynamy wirtualizować całą resztę, w związku z czym również sieć. Wirtualizacja sieci odbyła się w tym przypadku na poziomie jakby takiego zwirtualizowanego przełącznika, że tak się wyrażę, za pomocą którego w sytuacji jeszcze, kiedy mamy więcej interfejsów sieciowych, możemy ograniczać i sterować ruchem sieciowym. W przypadku, kiedy mamy wirtualizator uruchomiony, kiedy przenosimy maszyny wirtualne i dajmy na to, jest to tylko jeden interfejs sieciowy, nie ma sensu instalować takiego przełącznika wirtualnego. Natomiast wtedy, kiedy mamy ich co najmniej dwa, mówimy o kwestii nadmiarowości, związanej przede wszystkim z szybkością, z szybkością, a po drugie z odpornością na problemy, które mogą wyniknąć z jednym, jakimś tam fizycznym interfejsem. W związku z czym instalacja tego samego przełącznika polega na tym, że jakby maskujemy interfejs fizyczny na interfejs wirtualny, za pomocą którego de facto będą komunikowały się same maszyny wirtualne. I tak zostało to zrobione w tej konfiguracji. Czyli każdy z tych laptopów ma po jednym fizycznym interfejsie, w ramach którego mamy skonfigurowany wirtualny switch o właśnie adresacji 192.168.1.1. Maska 255.255.255, w ramach którego jest komunikacja między jednym i drugim. Więc to fizycznie, oczywiście łącze fizyczne jest wykorzystywane, natomiast tutaj możemy między innymi doprowadzać do odrębności i do segregacji sieci, po to, żeby można było między innymi zaimplementować opcję Quality of Service, która jest również wbudowana w sam wirtualizator, czyli tego podzielenia ruchu sieciowego pomiędzy maszynami. W ramach jednej migracji możemy dokonywać kilkunastu operacji na różnych maszynach wirtualnych. To może być migracja poszczególnej maszyny, to może być migracja wszystkich maszyn, które są w ramach wirtualizatora. Równolegle mogą odbywać się różne operacje,
Może się odbywać operacja replikacji, albo operacja przenoszenia, albo kopiowania maszyny wirtualnej. Między innymi właśnie dzięki zastosowaniu wirtualnego przełącznika. Tutaj mamy przykład takiej konfiguracji, która bywa często wykorzystywana, czyli wtedy, kiedy mamy to mapowanie adresacji polegającej między innymi na różnej funkcjonalności, którą mamy w ramach wirtualizacji sieci. No i mamy tutaj jakieś tam dwie wydzielone sieci o różnych adresacjach wewnętrznych, za pomocą którego mamy właśnie komunikację przygotowaną między innymi pod replikację dwóch dużych zwirtualizowanych hostów dla celów, tak jak powiedziałam wcześniej, tej nadmiarowości w przypadku samych maszyn wirtualnych. To porównanie dotyczy wersji 2012R2, wersji 2008R2 z wersją 2012, natomiast ta wersja 2012 jest również poprawiana w stosunku do wersji 2012, znaczy jest nowa wersja 2012R2, poprawiająca przede wszystkim ilości mówiące do ilości odnoszące się do obsługi pamięci fizycznej i również do obsługi procesów wirtualnych. Również mocno została poprawiona kwestia dotycząca samej efektywności i między innymi wykorzystania pliku SMB w trakcie kopiowania między jedną a drugą maszyną wirtualną samych plików, dzięki czemu rzeczywiście ten proces kopiowania jest bardzo szybki. To jest takie podsumowanie, to znaczy może nie tyle podsumowanie, a takie odniesienie się do wersji dostępnych na rynku. Tych, z których podejrzewam w większości korzystamy, czy tam Państwo korzystają. Nie jest to oczywiście jeden do jednego porównanie wszystkich funkcjonalności. Natomiast ta wersja, którą tutaj mamy, powiedzmy z tą obsługą, która tutaj jest, jest porównywalna do wersji komercyjnych, no i do wersji darmowych, które Państwo mają. Oczywiście wybór należy do Państwa, bo na przykład za Live Migration w VMware muszą Państwo zapłacić. Za eksport maszyny wirtualnej, z tego co się orientuję, również. Natomiast na zasadzie porównania funkcjonalności, no to zachęcam oczywiście do tego, żeby Państwo wykorzystali, przynajmniej raz skonfigurowali wirtualizator. Bo, tak jak powiedziałam, no, zaczyna być on dosyć sporym konkurentem do samego VMware'a. Przede wszystkim w kontekście wszystkich funkcjonalności i obsługi wersji darmowej, którą tutaj Państwo widzą. To wsparcie Linuxowe to są te poszczególne elementy, które zostały poprawione w wersji 2012. To są dokładnie elementy, nad którymi pracowano po to, żeby Linuxy były wykorzystywane w samym wirtualizatorze. Nie wiem, czy Państwo pamiętają ubiegły rok. Ja miałam przyjemność mówić Państwu o usłudze infrastruktury jako serwisu Microsoftowej, czyli usłudze IaaS-a. Wirtualizator, który jest tam wykorzystywany do zwirtualizowania maszyn wirtualnych, jest dokładnie wersją 2012, szczególnie w tym najbliższym nam centrum danych. Obecnie obsługuje naprawdę olbrzymią ilość maszyn wirtualnych. Mówimy tutaj o regionie Europy Zachodniej. Jak na razie nie było żadnych specjalnych przestoi, ani żadnych specjalnych problemów związanych z brakiem działania sieci. W związku z czym myślę, że jest to najlepsza rekomendacja dla samego wirtualizatora i dla jego funkcjonowania. Natomiast, tak jak powiedziałam, kwestia dotycząca lubię albo nie lubię, podoba mi się czy nie, wydaje mi się, jest najbardziej efektywna do wykorzystania wtedy, kiedy się po prostu przetestuje. Ten interfejs jest dosyć przyjazny, to znaczy jest dosyć prosty do skonfigurowania. Obsługuje również PowerShell'a w wersji trzeciej, w związku z czym dla wszystkich tych, którzy lubią command line, a nie lubią samego GUI'a, jak najbardziej można właściwie no, wszystko oskryptowić i właściwie ten PowerShell jest de facto we wszystkim, jeżeli mówimy o 2012R2. No a tak jak powiedziałam, szczególnie w tych 7 punktach, te 7 punktów miały być odpowiedzią między innymi środowisk właśnie open source'owych, środowisk Linuxowych. Dlaczego nie wykorzystują Microsoftu? No nie tylko dlatego, że nie wykorzystują, ale również dlatego, że nie ma obsługi tej funkcjonalności, o której mówiliśmy. Gdyby Państwo mieli ochotę wziąć udział w takich projektach, które Microsoft prowadzi dla Państwa, to znaczy dla osób, które zajmują się technologiami open source'owymi, takich projektów Microsoft prowadzi kilka. Mogą Państwo w tym partycypować na zasadzie konkretnej osoby, która ma coś do powiedzenia i chce coś zrobić. Mogą Państwo partycypować na zasadzie samych tylko sympatyków, którzy chcą dokonać pewnej modyfikacji albo wyżalić się
na to, że Microsoft czegoś nie robi albo robi źle. Ten adres, który Państwo widzą, to jest adres mailowy dotyczący grupy, to znaczy jest on związany z grupą produktową, która pracuje tylko i wyłącznie na takich, na produktach open source'owych. Po to, żeby można je było wprowadzać w technologie Microsoftowe. Czyli, żeby można je było na tyle udoskonalać, żeby Państwo zechcieli z nich korzystać. Oprócz tego mamy jeszcze takie dwie propozycje dla Państwa, jako osób, które zajmują się open source'em. Jedna z nich dotyczy konferencji, która się będzie odbywała na przestrzeni listopada i grudnia, w której to Microsoft zaprasza środowiska open source'owe do współpracy nad otwartymi projektami. Takie projekty otwarte się toczą, jest ich kilka. One są oczywiście projektami stricte technologicznymi, natomiast no, również jakby mocno działającymi ze społecznościami open source'owymi, do których my również chcemy trafić, między innymi po to, żeby Państwo chcieli współpracować z Microsoftem i chcieli rozwijać współpracę pomiędzy albo lepszość produktów Microsoftowych do tego, żeby mogły być wykorzystywane również przez Linuxy. O tych konferencjach, czy tam o tej konferencji, my Państwa będziemy informowali, ona właściwie strona konferencji na Google, że będzie uruchomiona i będziemy pewnie tutaj przez komitet organizacyjny Państwa również próbowali na niej zachęcić. Natomiast projektów, które rzeczywiście zapraszają społeczności Linuxowe do Microsoftu, jest kilka. I jednym z nich między innymi to jest taka wtyczka, która została napisana do Azura za pomocą tylko i wyłącznie partycypacji osób open source'owych. Korzystają z niej teraz ludzie na całym świecie, w związku z czym oprócz niewątpliwej chwały, no to są to jeszcze jakieś tam partycypacje niewątpliwie finansowe. O wszystkich tego typu działaniach mogą się Państwo również dowiedzieć z tej strony, aczkolwiek ta strona dotyczy, czy też ten blog dotyczy głównie zapraszania Państwa do rozmowy na temat samego wirtualizatora. Ten produkt, tak jak powiedziałam, jest dostępny dopiero od 3 tygodni, w związku z czym nie jest to jeszcze wersja ostateczna. W związku z czym zapraszamy Państwa również do tego, aby Państwo zechcieli z niego korzystać, zechcieli pisać nam swoje uwagi. No i umówmy się, ja już teraz niestety nie mogę Państwu pokazać tego, co chciałam pokazać, czyli samej fizycznej, samego fizycznego dema. Dla osób, które będą chciały zobaczyć i dotknąć, jak wygląda wirtualizator na 2012, jak można wykonać replikację maszyn wirtualnych, jak można ją przesunąć, jak można dokonać live migration, czyli migracji bez przestoju. Środowisko jest do Państwa, jestem również do Państwa dyspozycji. Chętnie pokażę, no niestety w taki sposób za bardzo się tutaj nie da. Tylko się uda zestawić laptopy, przynajmniej jednego z nich, z samym projektorem. Chętnie to pokażę, jeżeli się nie uda, zapraszam Państwa tutaj do siebie. Dziękuję Państwu. A, czy mają Państwo jakieś pytania? Rozumiem, że z samego wirtualizatora Państwo jeszcze nigdy nie korzystali, nie instalowali go Państwo, bo korzystają Państwo z VMware. Nie tylko. A z czego można wiedzieć? Z GitHub'a. Rozumiem. A o samym wirtualizatorze, czyli o samej wersji trzeciej na 2012 słyszeli Państwo wcześniej, czy nie mieli Państwo takiej potrzeby, żeby słyszeć? Ja wiem, że jest. Mikrofon. Jak już chcę, bo... Wiem, że jest coś takiego jak Hyper-V, ale jeszcze nie ciągnęło nas po prostu. Jasne. Umówmy się w ten sposób, że tak jak powiedziałam, no, wydaje mi się, że produkt jest warty przynajmniej pokazania. To, czy Państwo będą z niego korzystali, czy nie, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast sam fakt tego, że posiada szereg funkcjonalności zupełnie bezpłatnych i to takie, które są takimi funkcjonalnościami bardzo mocno interfejsowymi, może świadczyć o tym, że jest on, tak jak powiedziałam, warto przynajmniej uwagi. W związku z czym, jeżeli tylko uruchomimy możliwość pokazania tego, co mam przygotowane, to ja bardzo chętnie to Państwu pokażę. Ale jakkolwiek by nie było, w przerwie również. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Działa? Działa? Nie działa. Działa. Ja sobie pozwolę zabrać głos tak przez 2 minuty tylko i wyłącznie. W pewnym momencie pojawił się ten baner, roll-up na sali.
Ja przyznam się szczerze, że od momentu, kiedy go zrobiliśmy i od momentu, kiedy jeżdżę na konferencje, różne konferencje open source'owe, bo nie tylko jesień wspieramy, jesteśmy na takich konferencjach jak ostatnio byłam na Joomla, byliśmy, czy będziemy na PHPConie, PyConie, Mobilization, SmartDevCon, jest naprawdę bardzo dużo takich konferencji w Polsce, ale też nie tylko w Polsce, ponieważ ja odpowiadam za współpracę ze środowiskami open source'owymi na całą Europę Środkowo-Wschodnią i w krajach tutaj naszych sąsiednich również jesteśmy na takich konferencjach i zawsze jak jest ten baner się pojawia, to bardzo gdzieś tam, to często słyszę w rozmowach zakuluarowych Microsoft z OpenS, a co to w ogóle ma znaczyć? W ogóle w jaki sposób się to komuś łączy? A no łączy się, dlatego że tak jak Sylwia tutaj powiedziała, staramy się tworzyć produkty, które przynajmniej współpracują ze środowiskami open source'owymi, z produktami open source'owymi. Tworzymy różnego rodzaju projekty, które pokazują różnego rodzaju interoperability, to się tak ładnie u nas nazywa. I wiele tych projektów już można zobaczyć również na GitHubie, do czego zachęcam w wyszukiwaniu. Poza tym, nie wiem czy Państwo wiecie, że powstało bodajże rok temu coś takiego jak Microsoft Open Source Technology Center, który jest oddzielnym budynkiem, istnieje w Redmond. Wiecie Państwo coś na ten temat? Kto wie? Dobrze, a co Pan wie? Wiem, że tam robią open source'a dużo na pewno. To są osoby, które są tam zatrudnione, faktycznie tak naprawdę tylko i wyłącznie zajmują się open source'em, wszystkimi technologiami zupełnie do nas konkurencyjnymi. I tak jak Sylwia tutaj wspomniała, chodzi o to, żeby te produkty współpracowały z nami, żebyśmy wiedzieli, jak to dobrze przygotować. Żeby więcej dowiedzieć się na temat OpenS, Microsoft OpenS, ja i moi koledzy z firmy postaraliśmy się zrobić dwie rzeczy. Jedna rzecz już jest jak gdyby uruchomiona, to jest taki fanpage na Facebooku i Twitterze, do którego można się dostać tutaj małymi literami, ale na pewno Państwo będziecie wychodzić, możecie spisać OpenSSE. Pod tą nazwą można znaleźć nasz fanpage. To, co tam mówimy. Mówimy o tym wszystkim, co w jakiś sposób łączy nas z Państwem. To, co my pokazujemy jako rzeczy otwarte. Mówimy, gdzie jesteśmy, z jakimi prezentacjami, co jest ciekawe, co może Państwa zachęcić do współpracy z nami. Drugą rzeczą, którą będziemy robić, tak jak Sylwia wspomniała, to jest konferencja Microsoft Open Source. 30 listopad, 1 grudnia, lada moment wystartuje strona internetowa i będziemy chcieli, żebyście Państwo również w tej konferencji wzięli udział. Konferencja tylko w niewielkim stopniu będzie konferencją opowiadającą o samym OpenS. Będzie konferencją przede wszystkim techniczną i takie osoby techniczne na tą konferencję zapraszamy. Informacje na temat konferencji będą również wysyłane na stronę OpenSSE i tam myślę będziecie Państwo mogli najszybciej dowiedzieć się na temat tego przedsięwzięcia. Zachęcam Państwa gorąco, mam nadzieję, że dyskusja podczas tej konferencji będzie burzliwa, ale też bardzo efektywna i my wyjdziemy z dużą ilością pozytywnej energii, która może przekuć się w jakieś fajne wspólne projekty. Zachęcam do tego. Zachęcam do kontaktu ze mną. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, to oczywiście służymy pomocą. Ja jestem na pewno do niedzieli, nie wiem, Sylwia, ty jesteś do jutra. Do jutra możecie Państwo pytać. Jesteśmy otwarte. Dobrze, dziękuję bardzo. Są pytania jakieś? A, ja jeszcze mam w sumie. Widziałam, że parę osób doszło w czasie konferencji, w czasie sesji. A ja mam tu takie ankiety, które bardzo bym chciała, żebyście Państwo pełnili. Jeśli ktoś nie dostał ankiety, to bardzo proszę o wzięcie i wypełnienie, oddanie mi jej. Będziemy losowali nagrody, kilka jakichś drobiazgów, tak za pamiątkę od nas. Dziękuję bardzo.